I dzień dobry wieczór, z tej strony Cialny GD oraz... Au Klucznikow. Au, au Kubarko. Am. Am, ty, am. Am, au, okej. Okay. Au, am, am. Witamy was w Grounded, gdzie w poprzednim odcinku poszliśmy pozbierać trochę soli i innych fajnych materiałów, gdzie byliśmy w komplecie. Tym razem jesteśmy w trójkę, bym powiedział tak jak zawsze. Próbujemy się dogadać, co kto buduje. O, dokładnie tak. Jak buduje? Znaczy, Michał, zadaniem Michała jest zbieranie trawy. Ja się My tutaj, tak, a ja tutaj zaraz zacznę. Oazą spokoju. Budowanko pięterek. Rafał, a ja mam pół podłogę, nie? Dawać, z tego co pamiętam. Tak, tak, tak. Pół podłogę i tak, wiesz, na... To zabieram je, nie? Tak, tak, tak. Zbieraj pół podłogi. Tak, to tak będzie najłatwiej. On, wtedy Kubako dojdzie jakoś do tego miejsca, jak się nie mylę. Chyba, że moje obliczenia były błędne, to wtedy będę smutny. Dobra, tutaj polecimy też dalej z podłogą. Wydaje mi się, że to chyba będzie taka najlepsza opcja. Ile zostawiamy odstępu? Tak, no tak będzie ładnie. Dobra, czyli tu jest pierwsza kondygnacja. Tutaj będzie druga. Jak się dobijemy do tego. Okej, zaczniemy od tamtej strony. Będzie łatwiej. Ciach, 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 ciach. O, to mi się podoba. Jednak trzeba przyznać, że to budowanie w Grounded, ono jest tak satysfakcjonujące, że to jest aż szok. Dobra, to na razie tak zostawimy. Potem połączymy oczywiście z tym, ale na razie to zostawmy, żeby nie było. Ok, teraz tak, następne piętro będzie po czterech. Ej, to ja proponuję wyzwanie. Jakie wyzwanie? Nie ma trawy już. Nie. Tak jesteśmy zaczapiści w budowaniu, to zbudujmy jakieś budowle w Simsach. W Simsach? Co? Grajmy w Simsy. Nie rozumiem, ale okej. Okay. Ale domyślam się, że ta. Jest... Rafał będzie tato, ja mogę być mamą, Kuba będzie dziecko. Dzięki. Polski. Wybudujmy sobie willę na cheatach. Kubako, dzięki, że wziąłeś już te. Już jest odlot. Tak, tak, Michał już... Odlatujesz? Do ciepłych krajów? Przepraszam, bredzę. Nie no, spokojnie, przeżyliśmy. Dla nas to jest normalne. No. Ludzie się dziwią, ale wiesz, ale my już się znamy trochę. Ty mówisz, że tu sami normalnie grają. Dlatego nie powiedziałem. Dzień dobry wieczór, Tatmar. Witam rajdowiczów. Jak to miło. Dwoma osobami, ale bardzo dziękuję. Super. Super, że jesteście z nami. Mam nadzieję, że będziecie czuć się tutaj fajnie. O! A to dobra. Czekaj, gdzie ja jestem? Na jakiej ja jestem wysokości? Jestem wysoko. A, no to tutaj możemy lecieć dalej z tym. O! O, zgrało się, widzisz? Widzę, że leci. Co się zgrało? Pewnie, że się zgrało, no przecież ja to projektowałem. No i to, aha, rewelacja. Jeszcze bym to... No nie. Dobra, no to co? No to tutaj... Ty, a poczekaj chwilę, czekaj. Kurczę, to się nawet zgrało. Znaczy w sensie, że się zgrało. Zgrało czy zgrało? Zgrało. To dwie różne. To się tak zgrało... Jeszcze sprawdzam, czy na pewno. Tak, na pewno. Idealnie.
Już się lepiej nie zgra, tak jak się teraz zgrało. Stawiaj. Dobra, poczekaj, tylko muszę zobaczyć tutaj. Elo, lecę w spanko. Danego, dzięki wielkie. Hejo, papa. To no miłego też spanka życzę. Streama nie odpalimy. Czekaj, ile tam jest? Raz and dwa. Łomat, ile sobie zobaczymy. Raz and dwa. Dobra, no i widzicie. No i w ten sposób mamy już ustawione pięterka, jak będą tutaj. Z tego powodu, że Michałowi bardzo dobrze idzie produkcyjnie, to wszystkie podłogi będą z trawy. To bądź. No co? Ty, no ja cię chwalę, a ty mi ten? Pusto. Dobre, dobre. Ty, no ja cię naprawdę chwalę. Ja się już przez ciebie nabawiłem odcisków na stopach i na rękach. Co? Okej, czas na... Patrz, a byłem u góry, nie wywaliłem tych papek. Czego? No tych papek z tego, grzybowych. O, Rafał. Mówię Rafał. Michał? Czemu pomieszałeś łodygi i trawę? Jak pomieszałem? No Michał tu wrzucił. Aha. Chyba dobrze. Dobrze, niech wrzuca, jest dobrze. O, pan idealny. Kurczę, no jest to ciekawe rozwiązanie. No dobra. Bo ja nie mam tutaj tych palet na to teraz, Michał. Na trawę? No bo na chwast. A co ja za to mogę? Kurczę, jak ja myślę, że my to mamy wszystko. Dobra, nikt nic nie widział. Mam nadzieję, że nikt dalej się nie porozwala. No, no i tak to wygląda, widzicie. Jak się... Oj. Czekajcie, muszę tutaj pozbierać to wszystko. Oj, jak dobrze, że ten... Co tutaj tak dużo rzeczy na ziemi leży? O, ja już czuję... Ja już czuję, że Michał pracuje, nie? Lagusy? Tak, już się zaczyna. No ja tu próbuję ogarnąć właśnie. Ej, dopiero gdzieś trzecia paleta, nie, czwarta. Paletę na chwasty? Czekajcie, jeszcze jeden mecz zrobimy. Może? Odznaka stażysty. Co? Paletę na chwasty. Skóry. Bo tu już nic nie ma. Z tego co widzę. Albo źle widzę. Poczekaj, bo ja teraz tutaj muszę trochę to wrzucać. Teraz ci przyniosę. Teraz tak, tutaj odłożymy jedne. Wiesz co, przyniosę ci raczej tą pustą. Pusta paleta na chwasty. Dobra, tak to zrobimy. Czekaj. Tą sobie odłożymy tu. O, pięknie. Dobra, przynoszę ci pustą. Już momencik. Spoko, ja idę po jeszcze jedną, jak jest. Nie ma. Albo i nie. Jedna jest pełna. Już. Aha, to więcej? Dobra. Proszę. Czy jakąś paletę z trawą mogę wziąć? Mogę wziąć tą. To już bierzemy. Ładniej sobie idziemy. Nie pozwalam. Na co nie pozwalasz? Dawaj, Michał, trawy nie ma. O, jedziecie? Nie pozwala. Co ty tam robisz tyle czasu? Ja leżę. Kiedyś go zabiję. Nie no, bez takich. No i co? Wiecie co? Oj.
Gdzie co ostatnio mnie zaczęła zastanawiać jedna rzecz. Już nawet nie chodzi o to śpiewanie, nie? Ale... Zobacz. Niech obo. Ty najwięcej raczej chodzisz do takich jakichś, Kuba może też do jakichś takich, nie wiem, Energylandii, do jakichś parków rozrywki i tak dalej, nie? Nie, skądże. Nie. Nie? Ja byłem raz i z chęcią bym więcej poszedł, ale... Ja mam 3-4, nie pamiętam. No i co, no do meritum. No i wiesz co, nie, bo zastanawia mnie, zobacz, jak ty na przykład stoisz w kolejce, nie? Takiej. No, to mi szlak trafia. To ja wiem. Ale że zobacz, że na przykład w takiej kolejce, jak sobie stoisz... Bo to boję się o to pytanie. No, to zobacz, to jak ty jesteś taki raczej nie niższy, a stoi za tobą jakiś dzieciak, nie? I ty przypadkiem, no, wiesz co? Co? Nie wiem, puścisz bąka na przykład, no bo stoisz długo i ci się ten, i ci się zachce. Aha. To nie masz czasem wyrzutów sumienia, ile żeś dzieci na przykład zagazował? W życiu. Boże, Rafał, jaki ty masz problem. Zło. Wtedy taki one uśmiech co? Mam na twarzy, ty, i wiesz. A one, ty, Rafał, a one co, nie? Kurczę, kwiatuszkami jadą? Proszę cię. Mój to jak sadzi, lepszy się śmieje. Aha. Ale ty najgorsze, te najmłodsze są najgorsze, bo ty taki Czarnobyl jedzie, że nie pytaj. Czarnobyl? O to nie. Łopie, to jest tak skażone, że cię w drugą stronę wywija. Ty, kurczę, potem na żółto świecisz. Kurczaki. Nie spodziewałem się takiej odpowiedzi, ale okej. Okay. Zadałeś głupie pytanie, dostałeś głupią odpowiedź. Nie, no, dostałem najlepszą odpowiedź, jaką mogłem. Dostałeś ambitnie głupią odpowiedź. I za to was uwielbiam, chłopaki. Dobra, ale ta... Czekaj, mogę przenieść, ale jaja. Można nawet ściany przenosić teraz. Czy wy to czajcie? To jest chore. Ty czekaj, jestem gdzieś u góry. Znowu nie ma trawy? Ja cię skręcę. Tak, ale to nie o to chodzi. Idę na... Ja teraz muszę obliczyć, bo teraz... Co? Kuba, czochaj boberka, wiesz? Ale what? Raz, czekajcie, bo się... Raz, dwa, trzy, cztery. Uwaga, liczę! No, brawo, Rafał, do czterech doliczyłeś. I co, już zapomniałeś, co jest po czterech? Pięć! Brawo! A po pięciu? Poczekaj. Po pięciu są dwa. Zaufaj mi, wiem, co mówię. Co? Nie. Lecę do Michała, bo widzę znowu. Tak, leć. Zbyt wolno mu to idzie. Od piórku się ode mnie. Oj. Znaczy to wyjdzie tak, jak chciałem, ale nie wyjdzie tak, jak chciałem. To jest najgorsze. Boże jeden. Nie potrzebuję twojej pomocy. Czekajcie, bo to muszą być na pewno zielone. Czy są jakieś inne? Muszę zobaczyć, bo wpadłem na taki pomysł w międzyczasie. Dobra, tak to zrobimy. Trudno. Okej. Okay. Bójcie się. Od początku tej gry się boimy. No to czy... Czyli dobrze mnie znacie. Co ty za okno tu wymyślasz? Rafał, tobie się nie ufa. Czemu? A czemu mi powiedz, się nie ufa? Bo zawsze coś odpiórkujesz, nie w planie. Nie. Plan to jest tylko pobieżny, na pierwsze 10 sekund. Nie, planu się trzymam zawsze. Mhm. Ale najlepsze, jak Rafał mówi, słuchajcie. Mm-hmm. Słuchajcie. A wiecie co? Tak, dokładnie. A wiecie co wam powiem?
Nie wiem, czy to was ucieszy, ale trawy nie mam. Aha. To wiem, już do Michała przybiegłem. Łaskawca, wybawca, ojojojoj. Przyjeżdżę z kolegę. Po prostu. Dobra, weź. Tracimy czas. Dobra, weź. Jakże a cenne. Idź. A weź i. Nagle ci na czasie zależy od kiedy, ty weź się. Zawsze ogarnij. Mi zależy na czasie. Tak, dobra, weź, skończ w ogóle. Weź. Czekajcie, bo myślę w jaki sposób iść schodami. Słuchajcie, to jest trudny wymysł teraz. Ty lepiej tam teraz odbieraj ten. Tą trawę, bo ci zlaguje. O, o. To biorę. Biorę paletę. Łyp. Idę, idę, idę. Co to za latający świetlik? No świetlik. Zapytaj się go. Panie świetliku, co pan tutaj robisz? Czemu pan tu latasz? Ciekawe, kolega tak Kuba się denerwuje. Ale jakby to zadziałało. Ja nie mogę, jakby to zadziałało. A gdzie lecą? O, lecą. Czemu rzuciłem lat? No, ale nie zadziałało. Lagą? Jest ciemno, a ja nie wiem, gdzie jest. 31 sztuk żeście mi zrzucili. No. No. Kuba. Lecą kolejne. Dobrze. Kuba więcej nie, Kuba więcej nie potrafi. Lecą kolejne. Ale ta musicie ten. No ja dobrze, dobrze, dobrze. Musicie no. Ten, no, odznakę starzysty wziąć. Ja nie mam tego. No zapewne masz, tylko... Nie mam. Masz, no bo ja ten, bo ja, jak to się nazywa, kopiowałem dla was specjalnie dla was, chłopaki. Specially for you. A ile wy możecie wziąć? Ja mogę 41. Tego? Trawy. Albo ja czegoś 16. innego. Ale to jest w mutacjach, czy nie? Mutacja plus ubiór ten z poczwarką plus odznaka starzysty. No gdzie jest ta odznaka? Aha, to się brało w tym. W punktu, a ubiór nie? Który? Ubiór który? Środek i dół z mrówki, a góra to jest ta czapeczka z poczwarką. Mutacja. Pytasz się ubiór który? Puszysty kapelusz z poczwarki, na ramiennik z czerwonej mrówki i na kolannik z czerwonej mrówki. To w mutacjach... Ta odznaka zamiast żeńskiej mniszka, tak? Tak, mniszka. Tak. Mutacja ja mistrz tragarstwa. Musisz mieć. W skrzynce. Gdzie? W skrzynce. No w skrzynce może tak. No. No. Panie. Dobra, gdzie ta trawa? By można było odrać. Nigdzie. Leci. Oj, nie trafiłem. Aha, dobra, to wiecie co, to... Nie, no leci już. Dobra. Szukałem tej odznaki śmiesznej. Jezus. A masz ją? No już leci. Odznaka? Jezus Maria. mówisz o tym. Jak ja bym ci odpowiedział? Pewne. Rafał, ty nie drażnij, bo my dzisiaj jesteśmy drażliwi. Drażni wieloryba. Drażliwe chłopaki. Wieloryba? No. Okej. Okay. Dobra, ja polecę z tym do góry od razu. Cia. I teraz tak, no właśnie, teraz trzeba wymyśleć. Jak będą szły kolejne schody? Wiem. Kurczę, nie wiem, czy mi się to podoba. Spytaj się Michała. Michał nawet tego nie widzi. Ja się nie wypowiadam. No jak nie widzi, nie ma podglądu streama? No nie wiem. Nie mam, bo to na mnie za dużo rzeczy jest nara. Dobra, to przynajmniej wiemy, że to idzie tak. Dobra, pozbędę się trochę cegieł z ekwipunku. Będzie trzeba ten, będzie trzeba się szybko pozbyć. Ty właśnie tam cegły się jeszcze robią jakieś, nie? Tam się robiły.
Ja ścinałem mu komory. Ale to ile tam? Mam 3 dni, nie? Mhm, 72 godziny dokładnie. No to... Ej, czemu ja lecę bez palety? No i dobrze. No i dobrze, no i fajnie. Ciach, wiecie co? Ja zobaczę sobie jakieś niższe piętro, jak to wygląda na niższym piętrze. Pusto wygląda na niższym piętrze, a na jeszcze niższym. Ojejku, to jest w ogóle jakaś locha duża. Co to ma znaczyć? O, czuję to. Czujesz lagi? Tak. Mhm, dobra. To ja lecę. A tu Michał i tak nic nie ma. Chyba ty nic nie masz, weź się, kopnij. Ci powie, że nic nie ma. Sam tu dygam, jak przecinak, a ten ci powie, i on tu nic nie ma. Co za... Tu nic nie ma. Przecinaki moje. Dobra. Przecinaki moje. Czekaj, raz, dwa, trzy, cztery. No tak, cztery kondy... Ale zaczyna się. Oj, zaczyna się. Czy ja mam rzucać jeszcze? Rafał? Dawaj. Mam półtorej palety. U góry. Dawaj, ja już po to idę. Ja już po to idę. To idź. No ale to nie tak od razu. Bo jak ci zrzucę te półtorej za chwilę, to będziesz jeszcze dwa razy dłużej szedł. Nie, to uwierz mi, nie ja. Dobra, namówiłeś mnie. Ja się tutaj, wiesz, o to chciałem właśnie. Ja się tutaj niczego nie boję. No chyba, że tego. O, tada, można. Zobaczysz, jak ci się mniszek nie odpali na końcu, bo lagi masz. Ja nie mam mniszka. A, no tak. Więc wiesz, Więc trzeba ostrożnie. Ale o! Zaczyna się. Zastanawiam się, czy na końcach gdzieś też nie zrobić schodów, żeby było... Wiecie, żeby były takie przejścia na początkach i na końcach mapy. Uważacie to za dobry pomysł? Nie wiem. Zjeżdżam na trolce. Ciekawe, czy tak faktycznie loguje, jak mówisz. No i widać, że tej ściany nie robiłem ja. Teraz się zaczęło. A ja wjeżdżam w ten kołchoz na białym koniu. Chciałbym to zobaczyć. Ten koń zaraz ci padnie. Czemu tak? Czemu ta gra tak głodno chodzi? Czemu ktoś tam paletę postawił pod samym tym? A ja? To jest bardzo mądre. No, ale działa. Pamiętaj, jeżeli coś jest głupie, ale działa, to wcale nie jest głupie. Nie jest głupie. Nie działa. No ale co to za różnica? To i tak spada w jednym miejscu przecież. Ja wiem, ale wiesz, siła sugestii. To tak samo jak to, że ja to teraz... Trafiłem? Widzisz, Kuba, czy trafiłem, czy nie? Co? Dobra, powiedzmy, że trafiłem. Już nic. Dobra, idę ci pomóc, bo zaraz się zatrzymam tutaj. Ja nie mam mniszka! Jest okay. Żyję. Jeszcze dosłownie pół minuty temu mówiłeś, że musisz być ostrożny. Czekaj, mutacje. Ale Rafał, już to jest koniec. Strzelec wyborowy, poczekaj, kaskader. No, to jeszcze nie koniec. Zobacz, one z ziemi wychodzą. No ja złapałem 36. Czemu ja nie mogę czegoś wziąć? No bo żeś ty tutaj przyszedł. Ten jest pełny. Tu jest jeszcze. Tu.
Dobra, to jest to, ja wezmę stąd i dorzucę do tamtego, żeby go wypełnić. Do którego? Do tego. No to ja myślałem, że ty właśnie weźmiesz... A czemu? Ten był pierwszy. Nie... No dobra. Ten też jest pełny, ten jest pełny. Okej, okay, zabieram. No i widzicie. Na górę, górę? Wiesz co, jeżeli chcesz, możesz gdzieś na jednym z półpięter postawić i po prostu zacząć budować dalej. Chodzi ci o to tutaj? No na przykład. Czekaj, postaram się to tutaj gdzieś ustawić. Oczywiście, że nie. Dobra, na razie damy tu. Podłogę? Ale mnie to mierzi. Czekaj. Dobra. Okej, okay, teraz tą zrobimy. Dobrze robię? Zobacz. O to ci chodzi? Tutaj? Czekaj. To jest półpiętro, tak? Rozumiem. Kolejne, czy nie? Znaczy, no to jest jakieś tam kolejne piętro, nie? Gdzie ty jesteś? Chyba jednego ci tutaj postawię. O. I tutaj te dolne możesz ogarnieć, jak chcesz. To czekaj, nie, ale tak, to czy... jest... Czekaj, to jest to jedno za dużo. Bo ty dobudowałeś to, nie? No tutaj, tak jak stałą właśnie. No, no, no to tego nie. Tego nie, poczekaj. No dlaczego nie? Tego nie. Żeby było wygodniej, no dobra, poziom ten, przechodzić. Tak. Ta, znaczy poziom ten, który jest tutaj. No dobrze, no to okej. Okay. No, poziom jest dobry. No i teraz stąd dobra. Tutaj... Uciekaj, uciekaj. No. Czekaj, poczekaj. Poczekaj, bo ja muszę tutaj zobaczyć, jak to jest. Poczekaj. Nic nie robię. Teraz będę robił. O, jest. I teraz tutaj trzeba zrobić ścianę. Tak, 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 nie ma. No i dobrze, słuchajcie, no i jest tacy. No to tutaj pamiętaj, że musi być te jedno, na które jest na schodach, plus jeszcze jedno, nie? Od... Do tego. No, czyli dwa ogólnie. No. I tutaj w sumie można. Pod schodami. Ciach, ciach, ciach. Wiesz, że zaraz się nam trawa. A czemu to jest lokalizacja zajęta? Przepraszam, halo, halo. Tutaj powinna się jedna zmieścić. Czemu ona nie chce tutaj wejść? Nie wiem. No dobra, zaraz zobaczymy. Spokojnie. Wszystko na spokojnie. Tylko spokój nas uratuje. Czy ja naprawdę muszę... Już nie ma trafy. Jaka bieda. Skończyła się tak szybko? I rąbno, a nie... Być poważnie. Cicho bądź, a nie. To weź się do roboty, a nie farmazonisz. Przecież byłem już u ciebie raz przynajmniej. I co? I tak, żeś się wziął do roboty, żeś nic nie zrobił. No, chyba z 5 palet przyniosłem. No, nie mogę. No, w pamięci. W pamięci to ja liczę. Znowu zaczęło się tym liczeniem. Dobra, tutaj jest na dole dobrze, tu jest dobrze, tu jest dobrze. Tu jest jedna ta, jeszcze. Dobra, przyjedź tu, a nie gadać. Jeszcze jedna paleta. Weź do, już. Dobra, ja tutaj ładnie ten. Rafał, tu jest niżej pal, ale dobra. Ona ładnie to zamkniemy. Dobra, lecę do Michała, bo
Dać, dać. Sobie nie daje rady. Coraz ciemniej tutaj się robi. O, tutaj jeszcze jest jakaś trawa z tej strony. Dobra, ja wracam sobie w tery. Wracam do góry. Weź mi tą odznakę starzysty, co? W skrzyni u ciebie nie ma? Ale nie, aha, nie wiem, nie pamiętam. To nie do tej góry wracam. Aha, okej. Okay. Myślałem, że do bazy. Teraz wiesz co? Teraz się mocno zastanawiam. Michał, gdzie ty jesteś? No jest w ogóle pusta paleta. O? A gdzie ty jesteś w ogóle? O, już cię widzę. No i cacy. Mówię, iść po pasie startowym. Ojej. Jest czyste zło. Czyste zło po prostu. I to taki nie pod Boeinga, tylko pod Antonowa. Co? Czy laguje? Nie, już to ja ci nie uwierzę. Geronimo! Ojku, dobra. Udało się. A tu trochę odboczyłem z kursu. O, faktycznie laguje, no. Nie, nie uwierzę ci. A co, ty masz trawę do rubania, czy? Chodź za mną, chodź tu. Come on, come here. Czekaj, bo szukam twojego znacznika. A tu jesteś. No, to ten, jak to jest. Poliglota. To się nie uda. Udało się! Jednak, ale co ty tu masz? O, coś mówiłeś? Tak, aż tam daleko. Jejku, Kuba, co ty? Jakie są ty? Weź trochę dalej, daj ten mikrofon. O co chodzi? Zagłuszyłeś wszystko. Kto tak zagłuszył? No, ale... Trawa się wkręcił w zbieranie. Jeju. Aż normalnie zaczęły mnie dreszcze brać. Co? O, klikanko. Klikanko, panie drogi, klikanko. Dobra, słuchajcie, wy macie jakąś trawę? Rafał. Że tak się spytam? Jak będzie, to będzie. A, najpierw trzeba 15 palet przygotować, a potem 15 przerzucić. Tak. No dobrze, no liczę na to, bo powiem wam szczerze, że ja tutaj już nic nie widzę. Rafał, mam na ciebie pomysł. No, boję się. Fajurkę. No nie, 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 to przerwę zrobimy teraz. Nie, no to idź, tam a my w tym czasie będziemy... Nie, 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 ty idź, zrób to teraz, bo ty masz najwięcej schodów. My w tym czasie pozbieramy materiał na... No, materiał. Materiał na, no, materiał. Dobrze. Dobrze, słuchajcie, ale tak czy siak, jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. A jeżeli chcecie być bardziej na bieżąco, to wpadajcie na twitch.tv/cialnygd, gdzie pojawiamy się według harmonogramu. Tym samym żegnam się z wami ja oraz... Au. Jam. No. Wyjaśnione. Wyjaśnione. I papa.